Właśnie obserwujemy pewnego ninja harańskiego, który właśnie przyszedł się z nami przywitać. Oto on. Skaczący. Ninja. Ninja łognisty 64. 46, przepraszam bardzo. Pewnie kojarzycie go z Darksiders Genesis. Pytanie. Kiedy gramy kolejny? Nie wiem. Tak. A ja się bym z chęcią dowiedział. Dobra, skończ tam skakać. Czas nam wykonać misję przyszedł. Ciekawe jak pójdzie ten koop, co nie? Zwłaszcza, że ja mam... Jebany cymbał, kurwa cymbał, kurwa cymbał. Ja pierdolę! Kurde, to musisz odjebać na początku! Gdzie ty jesteś? Ninja! Brawo ty, kurwa! Brawo ty! Klap, klask! Ninja! Klap, klask, kurwa! Ja pierdolę! Miałem powiedzieć, ciekawe jak sobie poradzimy, biorąc pod uwagę, że ja mam full levele na wszystkim, a ty nie bardzo i korzystasz z broni, którą ci dałem, po czym się zjebałeś z dachu, kurwa, samobójem, no ja pierdolę! Nie, nie, patrz, to było nieprzewidziane zagranie, teraz pójdzie lepiej. No, uwaga, ninja ponawia próbę. Czy wyjdzie z tego coś lepszego? Ninja! Łatwo. No, patrzcie, skubańca, teraz mu się udało. Dobra. O, klasy. Co? Ale to, kurwa, tak nie pograsz tu w klasy. Dobra, tak, nie, ja. Chodź, pogadajmy ze Spike'iem. Crane, na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwap do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlachwy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Okej, dostałem flary i pilocik do pułapek, których ja mogę używać, nie wiem jak ty. Dobra, chodź, biegniemy, bo musimy ogarnąć tego, nie? To, o, a nie, czekaj chwilę. Najpierw z GR trzeba pogadać. Chodź. Tu Crane. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Okej. Krótkie gadu-gadu, ale było. Dobra, czy odebrałeś od kwatermistrza rzeczy? Co? Kwatermistrza rzeczy odebrałeś? Bo ja tak. Jakie? Tu, ziomek ci daje codziennie darmowe rzeczy. No krótko, tak czy nie? No. No to go! Pepepepe, tu, do windy. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się. Ty to teraz skipnąłeś? Tak. No po co? Kogo? Ale fajnie się tego słucha. O! Questik jakiś tu jest. Od kogo? Czekaj, tu chyba. Od Timura! Tu obok, przede mną stoi. Siedzi, znaczy się. Dobra robota, 31. Znaczy Crane, prawda? Okej, dobra, to jednak nie był quest, tylko jakaś do powiedzenia a propos tego, że uratowaliśmy typa. O, karabina. Nie jesteśmy. No, raczej, że nie. Dobra, hono. Crane. Słuchaj, Brecken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą.
Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską, ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz. Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Alena ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. Ach, szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Raisa. Ta... Okej, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Dobra. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę. I on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od 2 lat. Ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem. Ej, po co żeś to skipnął? Nie skipnąłem. Dobra, to co, idziemy z fabułą, czy idziemy do Gaziego? No ma, do Gaziego. Dobra, czekaj, bo to są jeszcze questy chyba do przyjmowania, to... Tak, no za jednym zamachem pozgarniamy je. Tu czy... Nie, tu gdzieś. A od tego typa chyba. Chodź tu. Dawud chce mieć broń. Dziwne, że żadnej nie... Dawud na pewno ma nadal masę rzeczy w swoim lombardzie. Takie tam mydło i powidło. Ale pewnie można tam znaleźć sporo przydatnych rzeczy. Nie marnuj się latarki. Może wkurza mnie to, że niektóre te gadki to są questy, a niektóre tylko takie, wiesz, pitu-pitu. Hej, masz może zapasowy klucz do 202? W czym problem? Coś się tam dzieje, a drzwi są zamknięte od środka. 202 mówisz? Okej, czyli piętro wyżej. Dobra, czekaj, schody są tutaj. To ogarnijmy, o co chodzi. No i znowu! Bahir, to ty? O! Co tu się dzieje? Bahir zamknął się w pokoju! Słyszeliśmy, jak wrzeszczał! Mógł się przemienić. Słyszysz to? Nie otworzę tego zamka! Chcesz spróbować? Psz. Co za frajer! Pokaż mu, jak to się robi! Tylko nie możecie się wytrychy teraz skończę. Łatwo. O rany, on jest dobry. Bahir, jesteś tu? Pomocy! Tylko ninja tak umie. O, siema. Gdzie on jest? Tu. Co się stało? Nie mogę się ruszać. Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Przemieniasz się? Nie. Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze.
Wziąłeś jakieś gówno. Co? To podróbka, skąd to masz, Bahir? Proszę cię, potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę, dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Więc powiedz, skąd to masz. Yusuf, to jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Zawołam doktor Lenę. O, pośpiesz się. Dobra, ma coś tu przy sobie? Nie do końca. Nie przemienia się, ale potrzebuje lekarza. Myślałem, że się przemienia. Musimy wciąż mieć go na oku. Jeśli potrzebuje lekarza, lepiej go przyprowadź. No shit, Sherlock. Czekaj, nie to. Tylko dzida na dół, do Leny. To jeszcze niżej, dobra. Lepiej rzuć na to okiem. Numer partii jest niewłaściwy. To fałszywka? Zażył to ktoś na 20 piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman, leć tam, migiem. Gdzie on to znalazł? Kupił, od Yusufa, jednego ze zwiadowców. Na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, tym lepiej. Nie rób mu krzywdy. Tylko z nim pogadaj. Dobra, to który z nas go wypierdoli z dachu, jak będzie się stawiał? Ninja. Dobra. To jeszcze kolejne questy nam zostały do przyjęcia. Właśnie tak. Tutaj jeszcze. O, jestem cały Dawud. Jeśli boli, znaczy działa. No dawaj, jeszcze 10. Tak, a ja tu z nim pogadam, to się tepniesz, no. Czy... Ej, biegniesz tutaj do mnie, czy... Przestań jęczeć, walcz, by przeżyć. Do Yusufa idziesz? No, idę do ciebie. Ale wiesz, jak kliknę pogadaj, to ci się wyświetla opcja, że możesz przytrzymać jakiś guzik i się do mnie tutaj stepekujesz po prostu, nie? Nie musisz tak biec, na przykład przez pół mapy. Ej, ty tam! Muszę się stąd wydostać. Muszę zabrać żonę i dzieciaka w jakieś bezpieczne miejsce. Moim zdaniem to bardzo bezpieczne miejsce, naprawdę. Może i bezpieczne jak na slumsy. Tyle, że same slumsy nie są bezpieczne. To nie jest miejsce dla rodziny. A ja znalazłem drogę na zewnątrz. Ze slumsów? Nie mogę zdradzić szczegółów, ale muszę dostać się na drugi kraniec miasta, a nie dam rady bez broni. Jeśli załatwisz mi coś, zdradzę ci lokalizację jeszcze niesplądrowanego miejsca. Nie będziesz żałował. Skąd wiesz, że nikt go jeszcze nie splądrował? Ponieważ tylko jedna osoba ma do niego dostęp. I właśnie z tą osobą rozmawiasz. Przynieś mi Gnata, a klucz będzie twój. Razem ze wszystkim, co znajdziesz w środku. Okej, okay, no niestety pistoletu nie mam, a kupować nie będę, więc wrócimy tutaj później. Dobra, to ja lecę na dach i przy okazji zobaczymy, która opcja u ciebie pasuje. Czekaj, weź stań w miejscu gdzieś oddalone ode mnie. Dobra, gdzie jest ten gościu? Na górze? Nie, z tamtej strony. Dobra. Dompo. Boże, czemu ja nie mogę w bezpiecznej strefie używać kotwiczki? To jest takie głupie. Dobra, i teraz uwaga, ja gadam z typem i tobie się wyświetla pod życiem twoim taka informacja, że możesz przytrzymać jakiś guzik. Co u ciebie się wyświetla? No to? Yusuf? Witaj w domu handlowym Yusufa! Jeśli trudno coś znaleźć, musisz znaleźć Yusufa. Czego tylko potrzebujesz, Yusuf to ma. Potrzebuję antyzyny. Cóż, ależ oczywiście! Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir powiadasz? A ja znam tego... Bahira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem 10 ampułek od tych gości i nieźle im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Yusuf? Kończy mi się cierpliwość. Koło apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa. Nawet niektóre prawdziwe. Chyba z apteki. Ale pichcą też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy. Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. Weź spójrz na tego typa, powiedz mi, czy on ci nie wygląda, jakby kurwa nie wychodził na słońce przez jakieś 5 lat? Bez przesady.
Czekaj, czy to jest gdzieś na dole jakiś wór ze śmieciami? Ninja. Kurwa, ej, kusi... Dobra. YOLO, czy uda mi się spaść idealnie? Resetuję cię. Ale co resetuję? Ale zginąłeś, czy ci tylko tepnęło do miejsca? A jak sądzisz? Zginąłeś, czy nie? No tepam na górę. Okej. Myślałem, że tak się uda skoczyć idealnie na tego. Idealnie na samochód i skrócić sobie trasę na dół. Bez loadingów, no ale niestety. Nie tym razem. A minęło już 15 minut, a my na tej wieży jeszcze nie wyleźliśmy. I ja zaś się pierdolnąłem. Dobra, weź tą windę, ogarnij. Kliknąłeś? Dobra. Ogarnijmy tę aptekę, a potem spróbujemy się przejść po ten. Po te zrzuty. Kurde. Tu Lena. Słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie fiolki fałszywej antyzyny. Brecken gotuje się z wściekłości. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. To śmiertelna trucizna, Crane. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Rozumiem. Brać tego knuja! Kurde, gościu tu widzę, ma naprawdę ambitne podejście, skoro z toporkami leci na tych. Prawdziwy. Na pewno są ich tam dziesiątki. Z toporkami, skoro leci na hordę. Czym mogę służyć, przyjacielu? Masz chęć zapytać Bento? Nie, w życiu. On jest gorszy od przemienia. Jeszcze z tobą nie skończyłem! Halo, tu, musimy pogadać. Słyszałem, że sprzedajecie antyzynę. Kto ci to powiedział? Ptaszki ćwierkały? Ta sama osoba, która powiedziała mi, że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe fiolki. Gówno? Moja receptura jest 50 razy lepsza od tego szajsu zrzucanego z samolotów. Nie tylko utrzymuje cię przy zdrowiu, ale daje też super siłę. Niezwykłą szybkość i laserowy wzrok. Gdybym chciał, spaliłbym cię jednym spojrzeniem. To już koniec twojego handlu, Bento. Ta, Yusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. Ta, Yusuf miał rację. Już kurwa nie żyjesz. Założysz się? Pyk! Jedna druga i druga główka. Trzecia główka! No i czwarta. O, jeszcze jeden nam został. Cwaniaczek z góry. Kurde, nie wierzę, że prawie go tak załatwiłem. No, ale tego w taki sposób. Jeszcze ktoś? Lena, tu Crane. Tak? Powiedz Breckenowi, że nie będzie już więcej podróbek. Dobra robota, Crane. Odetchniemy z ulgą. Z tobą w porządku? Nic mi nie jest, ale Yusuf ich ostrzegł. Wiedzieli, że przyjdę. Obawiałam się tego. Brecken chciał go zamknąć, ale zdążył zwiać. Jeśli wróci, pogadam z nim po swojemu. Nie, jeśli Bahir dorwie go pierwszy. Ciekawe, co? Jak sądzisz, kto byłby pierwszy? My z kotwiczkami, czy Bahir na nogach? Nie wiem. Też gwiazdki ninja. Okej, sporo gaz tutaj, kurde, jest. Oj, notka jakaś. A, przechowa... A, to jest ty, to jest bezpieczna strefa! Kurde, tak jak ją odpalić, żeby była faktycznie safe zone'em? Aż tu, hej! Co, ja już ogarnąłem. Coś to minąłem. A czemu sami ich nie zostawisz? Mam. Tak. O, tu jest plan jak coś. To jest to do pospania, skrytka. Tyle. Tu masz plan jak coś na półce.
czekaj. Zebrałeś plan? Jak się używa kotwiczki? A masz ją? O, mam. Wyekwipowaną? Jak wyekwipować? Dobra, po kolei. Tutaj jest plan. Wziąłeś go? No. Dobra. Wychodzimy stąd, bo to jest traktowane jako safe zone. Gdzie jest? O, jest. Dobra, tu, wychodzimy. Opuść bezpieczną strefę. Czekaj, biorę sobie kotwiczkę. No. Jakie już? Bezpieczna strefa. Już to widzę, rozkminiłeś. Zbieramy. Plecy! Boże, żałuję, że nie ma takiej opcji zbierz w drzewku przetrwania ma opcji zbierz od kilku naraz. Bo naprawdę dobre. Się jakiegoś fala nabawisz? Kosą? Co? No mam kosę. Używam. A, pułapka świetna. No, dziękuję. Co? No! Boże, mówię podziękuję, po czym ją aktywuję. No brawo ja. Dobra, czekaj. Zbroję ją od razu. Okej. Dobra, chodź, lecimy do GRF w takim razie. Żeby sprogresować też tę fabułę. O, jakaś skrzynka zamknięta. Idziesz? Upgrade tutaj był. Zani. Wiesz, co jest fajne w tej kotwiczce? Że jak spadasz i dobrze ustrzelisz, to się możesz wyratować przed damage'em. Crane. Raportuj. Szef wieży nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Dobra. Gorączka, nie, to już było. A co chciałeś to aktywować? Patrzyłem. Dobra, let's go. Co krawcisz teraz, jak się za chwilę zatrzymujesz? Crane, kotle ląduje 3/4 zrzutów.
Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Brawo, ja. Dobra, hop, siup. Jade, zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze. Znajdź schronienie i czekaj. Z naszych obserwacji wynika, że większość zrzutów ląduje dokładnie w tym rejonie. Dobra, ale zanim ogarnę schronienie, to ogarnę bezpieczną strefę. O, właśnie z dupy wyciągnąłem sobie, kurde, dwa bezpieczniki. Także łatwo. Jak będziesz, to podróż się bije. Dobra, widzę, nie ma normalnego zejścia na dół, czyli muszę zejść tak. Tutaj ktoś coś? Tu? Nie. Tu? Nie. Gdzie są drzwi? Dobre pytanie. Ej, ty, to jest w ogóle ta strefa! Nie, no nie wierzę. To jest ta strefa, jak grałem z Nighthunterem, nie? To jest ta strefa. Gościu mi się tu schował, nie wiedziałem jak tu wejść, żeby go rozwalić. Znaczy, w sumie nawet nie wiem chyba jak tam wejść, jako Nighthunter. Miałem tyle szczęścia, że gościu był w duecie, bo ciągle tego drugiego typa napierdalałem. Kurwa, gdzie mam wejść, żeby tą strefę ogarnąć, jako faktycznie bezpieczną? Aha, nagle już jest bezpieczna, to się aktywowana. Ciekawe. Dobra, okej, widzę spadochron po zrzucie. Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. O ile się założysz, że nic? Halo? Jesteś ze mną jeszcze? Aha, ty do mnie. No! A do kogo? Nie wiem. Do Crane'a? Oczywiście, nic tu nie ma. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Widziałeś tego zombiaka na moście? Tak stoi? Wyratowałem się jeszcze przed damage'em. Gdzie jesteś? Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Dobra. O ty, ej, tu widziałem jakiegoś easter egga, w sensie można uratować dziecko, jak się nie pójdzie od razu do tej antyzyny. Szukaj takiego domu z drzwiami czerwonymi.
Jesteś ze mną, czy disco ci zdechł? Jest. Kolejna bezpieczna strefa do aktywacji. Okej, czyli... Dom z czym? Zresztą gdzieś po drodze jest taki dom z czerwonymi drzwiami, który można tygować. O kurde, to jest taka strefa. Dobra, to będzie niezłe. Crane, zaraz zachód słońca. Musisz zawrócić. Już nie prawie tam życiu. Jestem, uda mi się. Dobra, gdzieś tu, kurde. Co było? Chyba to było to. Czekaj, to jest chyba ten dom. Nie, jednak nie ten. Kurde. Czy to było, że można ratować to dziecko? Jesteś pewny, że czerwone drzwi? Czerwone drzwi były na dole. To są takie drzwi do odblokowania od drugiej strony. Tylko ja się bardziej od dachów chodziło, tylko właśnie szukam tego i tego. Tylko się nie potrafię... Właśnie otworzyłem jakieś czerwone drzwi. Się nie potrafię doszukać, nie? Jakbym jeszcze pamiętał kolor budynku, to może byłoby łatwiej, tak? Cyk mieczyk, cyk upgrade broni. Zostań na tej ziemi. To się gapi. Nie gada, że na YouTubie to sprawdzasz. Nie. Ej, ty otworzyłeś tę skrzynkę, co tu jest? No. Tu. Chyba ta. Ta. God damn it. Dobra. Zabij zbója. Dobra. Kurde, nie ten guzik. One-shot, nie! Zone-shotowałem go łukiem właśnie. Ej, chciałeś kiedyś dwa zombiaki jedną kosą? Tak, nawet trzy. Kurwa, ty już możesz za mąż wyjść. Jakbyś oglądał Ogniem i Mieczem, to byś wiedział, o co chodzi. Dobra, cyk. Jest prąd. Jeszcze zamknąć chyba dojście. A nie, coś na górze jeszcze trzeba zrobić. Dobra.
To powoli na górę. Jedno już przywróciłem, czyli jeszcze na górze muszę coś kliknąć. Czyś w 100% tak powiem, że jest taki starek. Że co? Jesteś pewien, że jest taki easter egg? To nie jest easter egg, to jest rzecz, którą możesz zrobić po prostu w tej misji. Po prostu po drodze idąc do tego zrzutu. No i to ostatnio na shortsach wyskoczyło. Co wysadziłeś? No bo pojawiło mi się ostrzeżenie o wiralach, bo musiałeś coś w powietrze wysadzić. Co spowodować wystarczająco duży hałas. Odpalam bezpieczną strefę. Dziękować. Dobra, gdzie był ten zjazd? Z tej strony. Widzę zrzut. Co? Widzę zrzut. Super. Czyli rozumiem, tego domu nie znalazłeś? Nie. Szkoda. Kurwa, nie wie... Nie! O Boże! Pierdolę, nie miałem kotwiczki wybranej! Fuck! Czekaj! Masz 20 sekund, żeby do mnie dojść. Zdążysz? Nie wiem. Nie, nie zdążysz. Nie. Dobra, wymuszam odrodzenie. Zobaczmy, gdzie mnie odrodzi. Przed wiatrach może właśnie na górze. Mhm. Dobra. Jeszcze tu w ogóle worki na śmieci były, no brawo ja. Z jakiegoś Assassin's Creed'a mi się zechciało odjebać. O, ty? O, ty, kurwa, czy to jest ten dom? Kurde! No, która to chata była? CKB zasilający. Tu. O! Ej, znalazłem jakiś posążek zombie. Chyba usłyszałem tego. Co usłyszałeś? Jak on się nazywał? Dziwieniec? Okej. Ej, weź się podbij na Discordzie trochę. Podbij się trochę na Discordzie, bo ja cię ledwo słyszę. Nie miał już podbić. Podbij w sensie, że mikrofon se podbij. Czułość. Żeby ci lepiej wykrywało. Dobra. Odpalaj ten rzut. Już trudno.
Tu Crane. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Boże, to jest takie kurwa głupie, nie? On zaraz to, nie wiem, gdzieś zakopać albo schować, to to kurwa spala. Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No żeż kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera! Usłyszeli mnie. Dobra. No to czas na spierdolkę. Spierdolisz. Serio, bijesz się z nimi? Ja ciebie nie, ja nigdy się nie poddaję. Ty kurwa chory pojebie. Padli? Nigdy się nie poddaję. Jest jeszcze drugi. Ja pamiętam. Dobra, chodź, lecimy. Tylko teraz może spróbujmy się jednak nie napierdalać z maszynami do zabijania. Powiedział gościu, po czym się... What? Co? Nie! Zjadź ze mnie! Ej, przymierz mi wyskoczył, kurwa, z tego! Z ciężarówki! On. Ej, dobra. Kurwa, trochę ich tu jest. Dlatego ja stąd wypierdalam. No i jeszcze mam jednego na plecach. Łapka! Ja tutaj jestem prawie przy wieży. Okej, okay, jestem bezpieczny. Ale blisko było, że mnie zabili tam. Gdzie ty jesteś? Okej, rozgrywka nocą. Wiadomo, podwojone punkty, no ale co z tego? Dobra, dołącz. Czasami czuję, jakby na zewnątrz nie... Dotarłem do wieży w jednym kawałku. Po co to skipujesz? To jest nudne. Nie jest. Dobra, stój. Stój, bo już jest 40 minut, 45 prawie. To sobie odpuścimy. Czekaj, to w kolei. Tak, to w kolejnym materiale, chłopie, ogarniemy. Czekaj, fun fact. Na dachu jest szachownica. Jak ją się 8 razy się z nim zrobi interakcję i się wyjdzie i wejdzie z wieży, tak kilka, no 6-8 razy, to dostanie się schemat. Serio? O, tu. No i teraz byśmy musieli wyjść z wieży, znowu do niej wejść, znowu kliknąć tak kilka razy i w końcu się schemat pojawi. To są warcaby, baranie. No to warcaby. Dobra, ale to potem. Na razie nie ma czasu na to. To dosłownie, bo już musimy kończyć. Czekaj, czy Rachim coś powie? Nic. Dobra. No to co, żegnamy się, co nie? I ogarniemy w kolejnym materiale całą tą akcję z Brekenem i tak dalej. No, pożegnaj się, Mr. Ninja.
Można i tak. Narazki.